Witam serdecznie w czwartej odsłonie cyklu Taśmy Prawdy. Podejrzewam, że ten odcinek zwieńczy dzieło i stanie się ostatnim z serii. O czym dziś opowiem? O dwóch sprawach. O detalicznych giełdach akwarystycznych i YouTubie. Na początek temat giełd. Ktoś kiedyś zaproponował taki temat i postanowiłem go podjąć. Moja wiedza w tym temacie jest trochę obszerniejsza niż przeciętnego klienta, ale z góry zaznaczam, że nie pracuję na żadnej giełdzie w moim mieście Łodzi, jak i na innych giełdach w kraju i za granicami, choć jestem częstym bywalcem łódzkiej giełdy na stadionie Startu. Ale to, że nim jestem, nie oznacza, iż będę jednego sprzedawcę promował, a na innym wieszał koty. Oczywiście są sprzedawcy lepsi i gorsi, ale to wy musicie to samodzielnie stwierdzić. Ja tylko powiem o kilku mechanizmach, którymi rządzą się giełdy. Skoncentruję się oczywiście na roślinach, bo tym się interesuję i o tym wiem najwięcej. Na początek czas obalić twierdzenie: idę na giełdę, bo tam taniej. Nie, nie jest taniej. Handlują tam zarówno szeregowi akwaryści, hurtownicy, jak i sklepy akwarystyczne, więc taniej nie jest. Oczywiście, czasami coś się trafi, ale nie nastawiłbym się na to. Giełda nie znaczy więc taniej. Giełda znaczy dużo, w jednym miejscu i w specyficznej atmosferze, której nie uzyskacie w żadnym sklepie. I dlatego warto tam pojechać. Przynajmniej raz. Ok. Po pierwsze, giełda rządzi się prawami handlu. Chodzi o sprzedaż jak największej ilości towaru w jak najkrótszym czasie. Jeżeli przyjeżdżasz na giełdę, nie wiedząc tak naprawdę, co chcesz kupić, to nie dziw się, że wyjdziesz z niej jak z hipermarketu, czyli z wieloma całkiem nieprzemyślanymi zakupami, nieznanymi ci bliżej rybami i roślinami, bo sprzedawcy na giełdach to nie kryształowi ludzie. To nie znaczy, że są oszustami. To klient lubi sam siebie oszukiwać. Przykład? Ok. Często słyszę klientów zadających takie debilne pytanie. Proszę pana, mam akwarium 100 litrów. Czy ta roślina będzie u mnie rosła? Uczciwy sprzedawca powinien powiedzieć: a chuj wie. Bo co ma innego powiedzieć? Ma sprzedać badyla za złotówkę, a musiałby przeprowadzić półgodzinną rozmowę wywiadowczą z klientem, przeanalizować warunki w jego zbiorniku, oświetlenie, podłoże, nawożenie, etc., etc. On nie ma na to czasu. Często chęci, a i żadnego obowiązku. Klientowi roślina się podoba, sprzedający chce ją sprzedać, więc dla obydwu odpowiedź tak, będzie rosła, jest satysfakcjonująca. Czy sprzedawca oszukał w tym przypadku klienta? Nie wiadomo, być może roślina się przyjmie. Czy klient chciał być oszukany? Tak, bo podświadomie liczył na taką odpowiedź, bo jego chęć zakupu przeważyła nad rozsądkiem. Przecież to tylko złotówka. No i jego totalna ignorancja się tu dołączyła. To nie jest przypadek odosobniony. Mówię oczywiście o giełdach detalicznych, tam gdzie pojawiają się akwaryści z wiedzą, jak i rodziny z rozwrzeszczanymi bachorami, na które trzeba uważać, żeby nie zadeptać. To oszustwo, o którym powiedziałem, jest nagminne i nazwałbym je raczej pseudo-oszustwem, bo zdarza się w różnych sklepach, niekoniecznie akwarystycznych. Czy sprzedawcy na giełdach oszukują kupujących z premedytacją? Niestety, ale i to się zdarza. W jaki sposób? Opowiem na przykładzie moich ulubieńców, czyli roślin. Po pierwsze, wiedząc, że akwaryści podchodzą do roślin z upraw emersyjnych jak pies do jeża, czyli dla ułatwienia do roślin w koszyczkach, wyciągają rośliny z koszyków, czyszczą korzenie z włókniny i sprzedają jako rośliny z akwarium. Wiedzą, że przeciętny posiadacz akwarium się nie zorientuje. Po drugie, sprzedają szczególnie w okresie letnim rośliny powyciągane z oczek wodnych, stawów i tym podobne. Jeszcze pół biedy, gdyby informowali klienta, że to rośliny do oczek. Ale nie, z premedytacją sprzedają je każdemu chętnemu. Nawet jakby je chciał posadzić w domu w doniczce. Tak, to naprawdę nie żart. Na łódzkiej giełdzie widziałem przynajmniej dwóch takich sprzedawców. Po trzecie, często przy drobnych roślinach trawiastych, czy może raczej trawnikowych, sprzedawcy rozbebeszają koszyki, dzielą porcje na dwie połowy i pakują w dwa nowe koszyki z nową włókniną albo z gąbką, przeważnie różniącą się od oryginalnej. Czyli na jednej roślinie zakupionej w hurcie zarabiają dwa razy. Po czwarte, często sprzedają rośliny do paludarium jako akwarystyczne. Dlaczego? Bo mają inne nietypowe kształty i kolory. Łatwo nimi zainteresować klienta, który się nie zna.
nie informują nikogo, że ta roślina nie nadaje się do akwarium, a na zarzuty odpowiadają, przecież to wyhodowane w firmie akwarystycznej. A kto ma być producentem roślin do paludarium? Huta szkła? I po piąte, choć to może nie jest rzecz, którą można podciągnąć pod oszustwo, zdarzają się sprzedawcy, którzy oferują bardzo atrakcyjne rośliny, nie informując klienta, że pochodzą na przykład z upraw w wodzie miękkiej, nawożonej i nasycanej tłutlenkiem węgla. Tak, są tacy, którzy uprawiają tylko dość egzotyczne odmiany i ich akwaria służą wyłącznie do hodowli takowych. Wiadomo, rarytasy są drogie, a klientów nie brakuje. I nie mam nic przeciwko temu, tylko absolutnie o tym nie informują. Oczywiście nie muszą, dlatego nie wkładałbym ich do kategorii giełdowego oszustwa, a jedynie zwrócił Wam uwagę jako potencjalnych kupujących, żeby uważać, co się kupuje i pytać sprzedawcę o warunki, w jakich dana roślina rośnie. Nasuwa się pytanie, jak się przed takimi oszustwami bronić. Po pierwsze, nie kupować u pierwszego zobaczonego sprzedawcy, bo ten sam towar ma pewnie kilku innych. Jeśli dana roślina jest tylko u jednego sprzedawcy, a on sam ma w wyborze tylko 2-3 gatunki, których gdzie indziej nie ma, możesz być prawie pewnym, że to rośliny paludaryjne i zdechną w akwarium. Ucz się, człowieku, zanim przyjdziesz na giełdę. Chcesz konkretnych roślin, to o nich poczytaj. Zaskocz sprzedawcę przynajmniej minimalną wiedzą, a być może udzieli Ci ciekawych porad co do uprawy. Nie kupuj roślin, których na oczy nie widziałeś. Spytaj się o ich nazwę. Masz internet w telefonie? Sprawdź od razu, co to za badyl. Nie masz? Kurczę, no kto teraz czegoś takiego w telefonie nie ma? A no tak, ja nie mam. Okej, dobra. Jak nie masz, to sprawdź w domu. Trudno. O zakupie ryb mówił nie będę. Sensownie opowiedział o tym Mokre Łapska w filmie Jestem akwarystę, więc odsyłam na jego kanał. Zakupy sprzętu polecam robić po zapoznaniu się z opiniami w internecie na temat tego, co kogo interesuje. I proponuję zerknąć na kilka stron. Sprzedawca na giełdzie jest w stanie Was przekonać, że akwarium 60-litrowe jest znacznie lepsze od 100-litrowego, bo 60 ma przy sobie, a setki akurat nie. Więc nie dajcie się robić w balona. Temat drugi. YouTube. Tak, wiem, będę teraz... we własne gniazdo. Nie sądzę, jakoś nie czuję, żebym to robił. No faktycznie nie robię. Chodzi oczywiście o YouTube akwarystyczny. YouTuberzy akwarystyczni tak naprawdę nie różnią się w żaden sposób od innych hobbystów. Są wśród nich ludzie z wiedzą, zapaleńcy, uczący się dopiero, a także pozerzy, idioci, trolle i hejterzy. Mamy więc semi-professional filmy z imprez akwarystycznych na całym świecie. Mamy fantastyczne filmy z miejsc, gdzie w naturze przebywają ryby, rośliny i wszelkie inne stworzenia. Mamy filmy ludzi, którzy własnymi rękoma potrafią wykonać coś z niczego i wygląda to czasem lepiej niż profesjonalna belka oświetleniowa czy pokrywa na akwarium. Są z kolei filmy ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat akwarystyki, czy też jakiejś jej części, której akurat są pasjonatami. Mamy filmy pokazujące krok po kroku, jak z kawałka szkła, piachu, żwiru, korzeni, skał i tym podobne stworzyć podwodny krajobraz zapierający dech w piersiach. Są ludzie dzielący się postępami w swoich akwariach, tym co zrobili, tym co się udało i co się nie powiodło. I to są ludzie, których warto oglądać. Czasem się czegoś nauczyć, czasem dowiedzieć o jakiejś ciekawostce. To są ludzie, których poczynania... No i niestety, na końcu jest grupa, mam nadzieję, że niewielka, która psuje z lekka ten idealny obraz YouTube'owego raju akwarystycznego. Do tej grupy zaliczam osoby, które stwierdziły, że na filmach z akwarystyką da się zarabiać, jak to robią YouTube'owe gwiazdki, ale nie umieją przebrać ryby w strój pająka, a jeśli już im się to uda, to pająk nie chce biegać po asfalcie. To od razu im mówię, nie da się zarabiać jak oni. Akwaryści to niszowe społeczeństwo i zainteresowanie filmami, suby i tak dalej nie przekroczą kilku tysięcy wśród najlepszych z nich. Więc raczej żadna firma nie zainwestuje pieniędzy w taki projekt. Tym bardziej, że aby zdobyć tylu odbiorców, trzeba być naprawdę znawcą i do tego jeszcze osobą potrafiącą w nietuzinkowy sposób tą wiedzę przekazać. Albo debilem, którego się subuje, żeby zobaczyć jego nowe kretyństwa. Niestety firmy patrzą nie tylko na ilość subskrybentów, ale też na łapki, czyli opinie userów, więc szansa debili zmniejsza się do zera.
Mamy też osoby, które po prostu postanowiły się trochę polansować w internecie. Nie udało im się to na kanałach minecraftowych, to z racji posiadania akwariów postanowiły zaatakować z tej strony. Też nie wróżę im powodzenia, jak w Minecrafcie. Ja w nic nie gram, jakby co, choć lubię. Jak odróżnić, co jest dobre, a co złe w akwarystycznym YouTubie? Ja to widzę jednoznacznie. Trzeba przed obejrzeniem filmu sprawdzić ilość ocen pozytywnych i negatywnych, tak jakbyśmy kupowali na Allegro, a potem przeczytać dyskusje użytkowników pod filmem i ich komentarze. A dopiero kiedy łapek do góry jest znacznie więcej niż tych w dół, a komentarze są merytoryczne, oglądamy film. Wiem, że to śmieszne, ale to się sprawdza. Sami to ocencie. To oczywiście taka luźna sugestia. Bo to, że film ma 10 wyświetleń, nie oznacza, że jest gorszy od tego, który ma 2000. Być może po prostu ktoś nowy pojawił się w necie i dodał swój pierwszy film i obejrzała go tylko rodzina. Głupoty nie da się wyplenić, ale można ją znacznie ograniczyć, nie subskrybując idiotycznych kanałów i wyrażając opinie na ich temat. Nie podaję oczywiście żadnych kanałów pseudoakwarystów. Traficie na nie sami prędzej czy później. I nie chodzi mi o to, żeby wybić konkurencję, bo nie sądzę, żeby ktoś normalny tu w czymś konkurował. Przyjemność czerpie się z tego, że filmy konkretnego autora są oglądane, ludzie je lubią, uczą się z nich i wracają oglądać następne. Nie dajmy idiotom poczucia, że są popularni. To tyle na dzisiaj. Łapki w dół i unsuby przyjmuję na klatę. Dary przyjmuję w czwartki po 20, chętne kobiety w piątek po 21. Chętnych panów nie przyjmuję. Chciałbym bardzo, żebyście zasubskrybowali mój kanał, dawali lajki, jak będzie 10 łapek w górę pod tym filmem, to będę nagrywać już następny, jutro.